Jelenia Góra wśród dużej ilości pytanych przez nas mieszkańców uważana jest za miasto, które coraz bardziej traci na znaczeniu pod każdym względem. Mimo tego, że nie brakuje tu pracy, to brakuje tej dobrze płatnej. Dlatego też młodzi jak tylko mogą wyjeżdżają tam, gdzie ich zdaniem będą mieć lepsze perspektywy i możliwości zdobycia wyższych zarobków. Według nich brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu wieczorem, co najbardziej przeszkadza młodzieży. Nie ma tutaj nic do roboty. Są wakacje i nie ma żadnych atrakcji, więc wszyscy stąd wyjeżdżają. Pracę tutaj ciężko znaleźć, dobrze płatną. Jeśli ludzie są ambitni, to ciężko znaleźć dobrą pracę. Nie ma tutaj za bardzo jakichś firm większych, w których ludzie mogliby się zatrudniać. Nie? Z kolei pytani przez nas mieszkańcy w maratonie subiektywności publikowanym na portalu jelonka.com Jelenia Góra ich zdaniem jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Opinia większości była odmienna od tego, co powszechnie jest mówione. Wygodnie mam. Autobusy, dobra komunikacja jest. Zawsze Jelenia Góra będzie dobrym miastem do pracowania zdalnie, tak samo jak i wszędzie, ale tutaj mamy piękne widoki, piękne góry, piękne miejsce do życia. Jeżeli chodzi o pracę, no nie jest ciężko znaleźć, ja tak uważam osobiście. Bo ja jestem, też mogę pochwalić się, że jestem osobą przybyłą do Jeleniej Góry od miesiąca właściwie, także poradziłam sobie ze znalezieniem pracy. Zdania mieszkańców na temat Jeleniej Góry są podzielone. Jak w każdym miejscu przydałoby się poprawić jakość i atrakcyjność życia. Brakuje tu zwłaszcza miejsc dedykowanych młodym ludziom, gdyż po godzinie 18 na Placu Ratuszowym życie gaśnie.